Gdy nagrywamy tę recenzję, wiemy już, że filmowy Mario zaliczył najlepsze otwarcie animacji w historii. Ale czy to dobry film? Let's go! I tutaj chciałabym też zaznaczyć od razu, że nie wiem, kiedy oglądacie tę recenzję, ale my ją nagrywamy od razu po pierwszym przedpremierowym pokazie, który był z napisami, więc tak. Mamy oryginalne głosy i taką wersję oceniamy. Ale zanim przejdziemy do omawiania Mario, to chwilka dla partnera dzisiejszego odcinka, którym jest Instant Gaming. Siemanko, to jeszcze raz ja, ale w przyszłości. Zajmę wam tylko chwilkę. Instant Gaming to nic innego jak sklep z grami w wersji cyfrowej, w którym znajdziecie masę promocji na najpopularniejsze platformy. PC-ciarze znajdą tutaj promki na Steama, GOGa, Battle.net, Rockstar, Epic Games, to i całą masę innych, natomiast konsolowcy gry na PlayStation, Xboxa czy mojego ukochanego Switcha. I to nie jest żadna kluczykarnia czy jakiś marketplace, tylko to jest legitny, sprawdzony sklep, który współpracuje bezpośrednio z dystrybutorami. No ale dobra, jakiś przykład. Skoro dzisiaj rozmawiamy o filmowym Mario, no to jest też szansa, że jesteśmy zainteresowani jakąś grą z wąsatym hydraulikiem w roli głównej, więc wpisujemy co trzeba i okazuje się, że w największej promocji są aktualnie kurliki. Spoko. Dodajemy do koszyka i od razu widzimy różnicę między ceną bazową a ceną promocyjną. Musicie natomiast zwracać uwagę na finalną cenę gry, ponieważ sklep dolicza podatek dopiero przy płatności, więc żebyście się nie zdziwili. Warto też polować na karty prepaidowe, które pozwolą wam doładować portfel na ulubionej platformie, często znacznie taniej niż w oficjalnym sklepie wydawcy. Sam jestem na przykład cebularzem w kwestii Game Passa, a że tutaj często można go ustrzelić w dobrej cenie, no to myślę, że warto zaglądać regularnie. Dodatkowo, jeżeli zamówicie grę w preorderze, a do czasu premiery cena tej gry spadnie, no to sklep zwróci wam te różnice. I to moim zdaniem powinno być absolutnym standardem przy zakupach online, a nie jest. Ze sklepu oczywiście można korzystać klasycznie w przeglądarce, ale też za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na Androida i iOS, więc dla każdego coś miłego. Więc jeżeli cenicie swój portfel, lubicie ustrzelić dobrą promkę, no to ja szczerze polecam, warto zaglądać regularnie. Link do serwisu znajdziecie w opisie pod odcinkiem. A teraz wracamy do Królestwa Grzybów. Gdy pojawiły się w ogóle pierwsze pogłoski o tym, że powstaje nowy filmowy Mario, to zdecydowanie można było mieć flashbacki z Wietnamu. Tak, bo nie dość, że z filmu aktorskiego, który nadal nam się odbija czkawką po tym, jak zrobiliśmy materiał o nim, to jeszcze miało to robić studio Illumination, które, przypominam, odpowiada za przez nas znienawidzone, przez wielu kochane minionki. Czyli te żółte tiktaki. I umówmy się, chociaż Studio Illumination tworzy bardzo ładne i technicznie dopracowane animacje, to zawsze był jakiś problem, jeżeli chodzi na przykład o warstwę fabularną, czy powiedzmy moralną niejednokrotnie w przypadku minionków, więc byłem pełen obaw. Tak, najlepiej, moim zdaniem przynajmniej, wypadał i tak Sing z tego całego zestawienia i Illumination. Grinch. Tak, choć też bohater taki szemrany. Później z kolei pojawiły się informacje o tym, że głosowo Mario ma zagrać Chris Pratt. I z jakiegoś powodu było to dla wielu ludzi kontrowersyjne. No bo nie było oryginalnego głosu Mario, do którego przyzwyczaili się wszyscy przez dekady. It's a me, Mario! Woohoo! No nie wiem, no ja bym nie zakładała, że w filmie pełnometrażowym będzie to ten sam głos. Ale dobra! Więc może od tego zacznijmy, ponieważ sam film rozpoczyna się na Brooklynie. Od reklamy firmy hydraulicznej prowadzonej przez dwóch braci, zgadnijcie kogo. Braci Mario. I widzieliście tę reklamę, ponieważ ona była częścią machiny promocyjnej i była niejako zwiastunem poprzedzającym premierę tego filmu. I ona także jest częścią tego filmu, co jest chyba także taką tendencją, jeżeli chodzi o machinę promocyjną, bo pojawiło się kilka rzeczy promujących sam film, które są faktycznie częścią filmu. Ale najważniejsze, że nie zdradzając zbyt wiele, całkiem nieźle sobie tutaj poradzili właśnie z tym ikonicznym, przerysowanym głosem hydraulika włoskiego pochodzenia. Dzięki czemu w bardzo łatwy sposób jednocześnie pozbyliśmy się tak stereotypowego potraktowania tej postaci, a jednocześnie cały czas jest on częścią tego świata. I bardzo szybko też dostajemy w tym filmie wręcz platformową scenę. Tak, tak, tak. I to już wskazuje na to, że głównie jednak będziemy się w ciągu tego filmu przypatrywać, ile to twórcy zmieszczą smaczków z gier do filmu. Bo w filmie, żeby to miło powiedzieć, fabuła jest szczątkowa. Nie ma tu fabuły! Znaczy, fabuła jest taka jak zawsze, czyli pokonać Bowsera,
uratować tym razem nie tyle księżniczkę Peach, co Luigi, który zostaje zamknięty gdzieś tam w klatce. Mamy dosłownie 15, może 20-minutowy prolog, w którym trochę pobędziemy z tymi bohaterami. Mamy Mario oraz Luigi, natomiast kiedy wsiadamy już w ten wagonik akcji, to on już mknie aż do samego końca, nie zatrzymując się specjalnie na dłużej. Witamy w Krainie Grzybów. Ten film to jedno wielkie super fanservice movie. I jeżeli jesteście dzieciaczkami, ale sądzę, że dzieciaczki mimo wszystko nas nie oglądają, ale może jesteście rodzicami dzieciaczków, albo braćmi, siostrami, to mówię wam, że dzieciaczki będą się bawić świetnie na tym filmie. Super fani Super Mario. Zgaduję, że też będą bawić się świetnie, szukając różnego rodzaju nawiązań, bo tego jest po prostu cała masa w każdej scenie. I niespecjalnie trzeba ich szukać. Natomiast ludzie, którzy chcieli obejrzeć dobry film animowany, dostaną bardzo ładnie wyglądający film animowany. Tak. Kolorowy. Dużo się dzieje. I kiedy pojawiły się pierwsze recenzje tego filmu, wybuchła cała afera, że oczywiście krytykom ten film się nie podobał, natomiast publiczność wyszła zachwycona. I ja to absolutnie rozumiem, bo z jednej strony patrząc na niego krytycznie jak na film, który ma mieć jakiś związek przyczynowo-skutkowy, ma mieć jakieś, powiedzmy, że nakreślone sylwetki bohaterów, jakiś dylemat, jakąś przeszkodę po drodze, czy cokolwiek, co z tymi bohaterami się zadzieje scenariuszowo, no to można mieć pretensje. Natomiast jeżeli dobrze znacie Mario, znacie gry Nintendo, no to sama ta zabawa w kolejne nawiązania, w kolejne fragmenty na przykład motywów muzycznych, czy jakieś postacie, które pojawiają się gdzieś tam chociażby na ułamek sekundy, no to to potrafi dostarczać radochy przez większą część seansu. Ja przyznaję, że u mnie nie działa faktor sentymentu w ogóle. No tak. Bo ja Mario znam, myślę, że całkiem dobrze, ale przez to, że Dawid zna. Bo ja sama nigdy jako dziecko w Mario nie grałam, nigdy nie miałam żadnej konsoli w domu. No i to co, tak po prostu jest. Jasne, mogłam się bawić w szukanie tam jakiejś ikonografii, powiedzmy, czy bohaterów występujących w innych grach, ale nie było u mnie tego takiego, o, ale fajnie, tylko... No tak, no okej, kolejna postać. Tego się spodziewałam, tak? I w całej tej przygodzie, jeżeli cokolwiek staje na drodze naszych bohaterów, no to można to rozwiązać na przykład power-upami, różnymi znajdźkami, które pomagają bohaterom w trakcie rozgrywki. No i oczywiście w grach to się jak najbardziej sprawdza. Natomiast wyobrażając sobie ludzi, którzy oglądają ten film bez kontekstu, to są po prostu rzeczy, które nagle się pojawiają, ktoś je bierze i rozwiązuje sytuację. Absolutnie współczuję ludziom, którzy nigdy do tej pory nie spotkali się z Mario i zostaną wyciągnięci na ten film albo pójdą na niego przypadkiem, bo nie wiem. Dlaczego Mario nagle zamienia się w kota? Kto wie, ten wie! Ten film jest poprowadzony w taki sposób, że Mario trafia do Królestwa Grzybów, poznaje jedną, drugą, trzecią osobę, te osoby mówią mu, dobra, pomożemy ci. W taki sposób wrzucamy Mario do świata Donkey Konga z całą lawiną postaci dookoła. W taki sposób Mario trafia na tęczową drogę i nagle odbywa się Mario Kart, ścigamy się. I te wszystkie rzeczy są absolutnie fantastyczne dla każdego fana. Po prostu cieszyłem się jak dziecko. Zresztą cieszyłem się jak dziecko od pierwszych scen, kiedy zobaczyłem wielkie czerwone logo Nintendo na ekranie kina, ale to nieważne. I żałuję strasznie, że nie ma tutaj dosłownie 3-4 scen, w których mamy trochę dłuższy dialog, takie przerzucanie się trochę żarcikami, wejście głębiej, powiedzmy, w te postacie, żeby cokolwiek tam było więcej niż to, że hej, musimy uratować Królestwo i Luigi. Jesteśmy na tak bardzo bezpiecznym terenie, że z mojej perspektywy on nie ma zbyt wiele do zaoferowania dorosłemu widzowi, który nie przyszedł po to, żeby sobie robić fanserwis. No przepraszam bardzo, a piosenka Bowsera? Zaraz do tego przejdziemy. Ja jestem zakochana w Jacku Blacku grającym Bowsera i w jego piosence. I dla mnie spokojnie do tego mógłby się ograniczyć cały ten projekt. Ja byłabym zadowolona. Znaczy uważam, że to jest przede wszystkim perfekcyjny casting, tak. Bo nie dość, że on jest Bowserem, to też jest Jackiem Blackiem grającym Bowsera i nie ma tutaj żadnego zgrzytu. To absolutnie pasuje. I szczerze mówiąc, mimo wszystko jest chyba najbardziej pogłębioną psychologicznie postacią. Jednak większość z naszych bohaterów, czyli zarówno Mario, jak i Luigi, jak i nawet księżniczka Peach, są tak napisani jednym zdaniem. Ja żałuję, że relacja Mario-Luigi tak szybko się urywa w tym filmie, bo bohaterowie się rozdzielają. Tam akurat jest między Charlie'm Dayem i Chrisem Prattem chemia,
w tych dialogach. Niestety jestem zawiedziona Princess Peach. Nie oczekiwałam damy w opałach, ale skoro mamy już przedstawioną księżniczkę jako tę, która ze wszystkim sobie radzi sama i jest taka waleczna, to jest jej relatywnie po prostu za mało na ten film. To można powiedzieć praktycznie o wszystkim, co jest fabularne. Cały ten film jest prowadzony akcyjnie. I w tych akcyjnych momentach sprawdza się bardzo dobrze. Jest... No i dobra, no gry też są akcyjne. Tak, więc tam też nie ma jakiejś wybitnej fabuły. Też jest uratuj księżniczkę i księżniczka jest w innym zamku. Nawet nie chodzi o to, że ta fabuła jest jakaś zła, czy przewidywalna, czy zbyt prosta. Chodzi o to, że wiemy, że tak będzie. Ma kilka udanych żartów takich, nawet dla starszego widza powiedziałabym. Fantastyczny jest duszek, który pragnie śmierci. There's no escape. The only hope is the sweet relief from death. Więc no nie ukrywam. Widzę w tym filmie masę wad, widzę jak jest poprowadzony, natomiast miałem zacież od ucha do ucha od pierwszej do ostatniej sceny tego filmu. To jest po prostu mokry sen każdego fana Mario od lat 80. Taka wizualizacja tych wszystkich rzeczy, w które zagrywaliśmy się za dzieciaka i także później. Jakby ktoś posklejał takie naprawdę zaawansowane i dopracowane cutscenki z gry. Ikoniczne. Tak. I nie dodawał tam specjalnie dużo fabuły, bo po co? To wystarczy. Jeżeli to jest ładne, jeżeli to świetnie brzmi i mamy te postacie, które lubimy, to wystarczy. I taki jest ten film. Wystarczy. Określiłbym po prostu ten projekt jako film możliwie jak najbardziej bezpieczny. Pod tym kątem, że Nintendo będzie zadowolone. Pod tym kątem, że Illumination nie przegnie pały, za przeproszeniem. I pod tym kątem, że hej, od tego pułapu można właśnie odbiegać w inne kierunki. I uważam, że to jest absolutnie świetny start pod to, żeby produkować kolejne animacje. Donkey Kong jak najbardziej już jest wprowadzony. Jezu, nawet Donkey Kong podobał mi się bardziej niż główni bohaterowie. Dlaczego? Bo Seth Rogen. No ale przecież Chris Pratt i Charlie Day też był jak najbardziej spoko. Ale było za mało tego, a od sidekicka, którym jest tutaj Donkey Kong, no, nie oczekiwałam, że będę miała pogłębionego bohatera, nie? A on miał tam jakąś przemianę! Tak! To było akurat ciekawe. Jak najbardziej jest tu potencjał na film o Donkey Kongu albo chociażby serial. Ale Seth Rogen też jest doskonały w tym dubbingu. Jest Sethem Rogenem, ale to też w jakiś sposób pasuje dziwacznie. I jeżeli ten film wyszedł tak i tak mocno spodobał się publiczności, to mamy już niemalże gwarancję, że będą powstawać właśnie kolejne produkcje. Donkey Kong to raz. Dwa, The Legend of Zelda. O, ja sądzę, że będzie film o tym, skąd wzięła się Peach. Bo tak, to było tak, tak rzucone delikatnie w tym filmie, że tutaj przydałby się jakiś origin. I być może wtedy będzie to coś odrobinę mniej standardowego. W kilku miejscach ma się też tutaj vibe totalnie Luigi's Mansion, więc liczę, że także ten kierunek zostanie obrany prędzej czy później w formie filmu animowanego. Cały właściwie wątek Luigi'ego jest bardzo w tę stronę poprowadzony. Ja czuję, że poza potencjałem na inne rzeczy i Bowserem, jego piękną piosenką, dla mnie w tym filmie nie ma zbyt wiele więcej. Natomiast absolutnie go nie skreślam, nie jestem na niego zła, bo wiedziałam od początku, że to nie jest film dla mnie. Tak. Nie dla mnie on powstał i nie mogę być za to zła po prostu. Widziałam, jak świetnie bawili się ludzie na seansie. Podsumowując, dla fanów Mario jak najbardziej tak, idźcie, bawcie się dobrze. Dla dzieci. Dla rodzin z dzieciakami. Jak najbardziej jak tak. Jak najbardziej, idźcie, bawcie się dobrze. Dla całej reszty, to zastanówcie się. I tutaj ważna uwaga, zostańcie na scenę po napisach, bo ona już sugeruje, w jakim kierunku będziemy podążać w kontynuacji. Ucieszyłem się. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.